godzina, 5 minut. W szkole jest fantastyczna atmosfera, odświętna, jakaś niesamowicie specjalna. Jeszcze nie widziałam dziewczyn na górze, które podobno są uczesane z kwiatami we włosach, więc zaraz chcę tam pobiec i zobaczyć. I myślę, że za godzinę i 5 minut wydarzy się tutaj coś bardzo specjalnego. Wliczona w to jest spontaniczność i radość, którą chcemy razem z dziećmi przeżyć. Zajmowałaś się ruchem tutaj. Jakiego rodzaju to będzie ruch? Z jakich dziedzin, jakich płaszczyzn choreograficznych? Podobnie jak w innych moich pracach choreograficznych, najważniejsze jest to, co uczestnik sam z siebie może wydobyć pod względem motoryki i ruchu oryginalnego, unikalnego. Udało się z nich wydobyć? Tak, przede wszystkim udało się wydobyć pewne rozbudzenie tego ciała z bezruchu do zwiększenia świadomości tego, że lewa łopatka może coś zrobić, że można wykorzystać całe swoje ciało do ekspresji ruchowej, tanecznej. Czy to miało znaczenie, że oni na przykład mają problemy z widzeniem, że nie widzą dobrze albo w ogóle nie widzą dla choreografii? To było fantastycznym wyzwaniem, w jaki sposób mogę przekazać taniec i sposoby budowania choreografii osobom, które zmysł wzroku mają w innym wymiarze. I spowodowało to nowe drogi dojścia do tego, jak ruch może być przekazany i doświadczony. Przede wszystkim bawiliśmy się dotykiem i wielowymiarowym sposobem odbierania ruchu przez dotyk. Czy to spotkałaś wcześniej takie jakieś ćwiczenia, takie praktyki, w których na przykład nie używa się wzroku w ogóle podczas ćwiczeń choreograficznych, czy budowania choreografii, czy potem samego spektaklu? W sumie bezpośrednio nawiązuje to do mojej własnej pracy choreografa, gdzie interesuje mnie zagadnienie przesunięcia percepcji tańca, z tego co się widzi, na to jak taniec może być odbierany przez zmysł słuchu, więc idealnie się to strzeliło w moje własne zainteresowania. To strasznie ciekawe. No to zobaczymy za chwilę. Nie mogę się doczekać. Dzięki. Dziękuję.